Ojcze, jesteśmy Tobie tak bardzo wdzięczni za to, że pozwalasz nam sięgać po Słowo, że darujesz nam ducha poznania, mądrości. Tego potrzebujemy dzisiaj. Panie, mocno, mocno dzisiaj proszę Cię o to, abyś Ty karmił tych, którzy są głodni. Abyś napełniał głodne serca poznaniem, Słowem. Abyśmy mogli się dzisiaj budować i aby przed naszymi oczami wzrastał ten wielki, wspaniały, potężny Bóg. Godzien jesteś chwały. Amen. Kochani, będziemy chcieli rozważyć trzy wydarzenia z Bożego Słowa, które mówią o czymś bardzo niezwykłym, o czymś, czego można powiedzieć, Ziemia nie doświadcza zbyt często. Kiedy otwiera się niebo i słychać Boży głos. Pomyślmy przez chwilkę, jak niezwykłym było wydarzenie, bo o tych wydarzeniach przez chwilkę będziemy chcieli pomyśleć, rozważać, porozmawiać. Jak niezwykłym było wydarzenie, w którym niebo otworzyło się i słyszalny był głos Boga. Przypomnę przed rozpoczęciem rozważania tego, jaka sceneria panowała wśród narodu izraelskiego, kiedy otworzyły się niebiosa i Bóg przemawiał. Wtedy Izrael, spanikowany ze strachu, wołał do Mojżesza: Mojżeszu, idź ty, rozmawiaj z Bogiem, ponieważ my nie jesteśmy w stanie. Strach, przerażenie tym, którym mówi. Ale oto czytamy o trzech wydarzeniach w Nowym Testamencie, które niosły ze sobą troszkę inne przesłanie i panowała ku temu jakaś inna sceneria. Nazywam te trzy wydarzenia niebieskimi potwierdzeniami, ponieważ tak rozumiem to, co wydarzało się i co miało miejsce, kiedy niebo otwierało się i kiedy Bóg przemawiał. Tak, że wszyscy ludzie to słyszeli. Otwórzmy Ewangelię Jana, 12 rozdział i zacznę od tego, myślę, od ostatniego wydarzenia. Czytamy o tym, że pewni Grecy przyszli i mieli pewną prośbę względem uczniów. Chcemy widzieć Jezusa. I oto czytamy od 23 wiersza ten wywód myśleniowy, rozważanie Pana Jezusa, a także poselstwo względem uczniów. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. I czytamy o tym niezwykłym wydarzeniu. Odezwał się więc głos z nieba. I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Czytamy o tym, że lud, kiedy słyszał te słowa, nastąpiła jakaś konsternacja. Jedni mówili, że zagrzmiało, inni mówili, to anioł przemówił. Ale oto Pan Jezus mówi tak: nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Gwoli was. Chciałbym przez chwilę rozważyć ten oto fragment, ponieważ Pan Jezus bardzo jasno i wyraźnie mówi o swoim celu i misji, którą ma do wykonania na świecie. Wielu ludzi, z którymi niejednokrotnie rozmawiam, wydaje mi się, że nie wiedzą o tym, że Pan Jezus wiedział, po co przyszedł. Niektórzy myślą, że krzyż w życiu Pana Jezusa to była jakaś porażka, z której Bóg cudownie go wyzwolił, wskrzeszając go z martwych. Niektórzy myślą, że krzyż był jakimś zakończeniem misji,
przerwanie misji, jakiś błąd, ale Bóg jakoś to dalej poprowadził. Niektórzy uważają, że to Żydzi zabili Jezusa, niektórzy, że Rzymianie, a jeszcze inni, że szatan. I wokół tego myślenia, wokół tego dzieła, którym tak bardzo żyjemy jako chrześcijanie, jest tyle różnych teorii, tyle różnych myśli. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, jeśli tego nie wiesz, to diabeł na pewno o tym wie, że z tą sekundą, w której Pan Jezus oddał ducha, w tej jednej sekundzie całe zastępy niebieskie, duchowe wiedziały, że w tym momencie zwyciężył Jezus. Że w tym momencie dokończyło się dzieło i zwyciężył Pan Jezus. I może ludzie tego nie wiedzą i spierają się na ten temat. Kto zabił, kto jest winny, chcę, żebyśmy wiedzieli jedno. Pan zwyciężył tam, na krzyżu. To było spektakularne zwycięstwo Jezusa. Ten, który wiedział, dokąd idzie. Ten, który wiedział, co ma uczynić, jakie jest dzieło, wykonał je. I nic nie było w stanie mu przeszkodzić. Tak zwyciężył Pan Jezus. To jest zwycięzca, mocarz. Nawet wisząc na krzyżu powiedział, wykonało się. Więc dokończył. Nic mu nie przerwało. Wykonał dzieło. On zwyciężył. Powiada Boże Słowo w objawieniu Jana, że On zwyciężył, wykupił nas swoją krwią, a więc dokończył dzieło, zwyciężył Pan. I niektórzy myślą tak, i wobec tej sytuacji także i ci, którzy byli wówczas w Izraelu, mieli z tym problem. Myśleli, że oto zakończyła się ich nadzieja. Stracili nadzieję. Ich Pan, który był z nim zawsze, który był do pomocy, który zawsze powiedział to, co należało powiedzieć, który zawsze był, nagle go nie ma. Stwierdzili wówczas, gdzie jest ten, który miał odkupić Izrael? A myśmy myśleli, zawiedli się. Ale w tym momencie, tak jak już powiedziałem, chociaż ludzie tego nie wiedzieli, diabeł został związany, moce ciemności zostały związane i w cudownym korowodzie zwycięstwa Jezus poprowadził na oczach całego świata duchowego. Oni wiedzieli i Pan Jezus wiedział. Mówi bowiem, czyż mam teraz się modlić o to, aby Bóg mnie wybawił od tej godziny? Nie, raczej będę się modlił, Ojcze, uwielbi imię swoje. Kiedy myślę nad tym tematem, kiedy myślę o tym fragmencie, widzę, jak Pan Jezus zdąża do pewnego przesłania. Kiedy mówi o tym, że ziarnko musi obumrzeć, kiedy musi zakończyć swój żywot i później w cudowny sposób znowu wydać owoc, mówi o tym, co ma nadejść na Niego. Mówi o tym, co ma się stać. Doskonale wiedział, co ma się stać. I oto zadaje pytanie sam sobie, ale jednocześnie wszystkim, którzy go słuchają. Czy mam modlić się i prosić Ojca, wybaw mnie od tej godziny? Czy mam postąpić jak człowiek, który chce zawsze uniknąć czegoś niewygodnego? Czy mam zachować się jak człowiek, który zawsze chce uciec od problemów? I szukać ratunku? Nie. Będę wołał, Ojcze, uwielbi imię swoje. To znaczy, że jest cel i sens tego, co miał Pan Jezus przeżyć. To znaczy, że to, co miało się wydarzyć, miało głęboki sens. I nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia było to niewygodne, to było cierpienie, to był ból, Ojciec miał w tym plan i to cudowny plan. Dlatego Pan Jezus wołał, Ojcze, uwielbi imię swoje. Tak sobie myślę wielokrotnie, kiedy dochodzi do różnych problemów w naszym życiu. Tak jak już tydzień temu mówiłem, nie chcę rozwodzić się nad problemami. Chcę głosić wielkiego Boga, nie wielkie problemy. Ale kiedy dochodzi do takich sytuacji, czy jest w naszym życiu choć troszkę takiej
chęci, aby modlić się, aby w tym właśnie trudzie uwielbione było imię Pana. Aby w tym wszystkim, na tym problemie, na tym trudzie, a więc na tej ziemi wzrósł owoc chwały dla Boga. Cudowne rozwiązanie. Wiecie, wiele rzeczy przeżywamy tylko dlatego, aby imię Boga było uwielbione. Wiele rzeczy. Kiedy przypomina mi się rok temu, kiedy miałem pewne zdrowotne dolegliwości, do tej pory nie wiem, dlaczego tak się stało, ale nie pytam Pana. Nie pytam, dlaczego. Ponieważ wiem, że On czynił coś dla swojej chwały. Kiedy niejednokrotnie rozmawiam też z ludźmi na temat choćby problemów, widzę, jak wiara się chwieje, widzę, jak zastanawiają się, czy to ma sens, co przeżywają, czy ten trud ma jakieś znaczenie. I niejednokrotnie w sercach wiem, że tak jest, pojawia się jakiś żal, pytanie do Boga, dlaczego? Wtedy strofuję przede wszystkim sam siebie, kiedy sam zadaję takie pytania. Po pierwsze, odpowiedź numer jeden powinna zamknąć wszelkie spekulacje. On jest Bogiem. On jest Bogiem. I to powinno nas uspokoić. To powinno nas wyciszyć. Ponieważ On jest Bogiem, a to znaczy, że ma kontrolę. To znaczy, że ma moc. To znaczy, że wie wszystko. On jest Bogiem. Ale po drugie, i wtedy zwracam się w stronę nas, ludzi. Jest Boże Słowo, jest Słowo, które mówi, czyż glina może powiedzieć do gęcarza, patrząc na jego ręce, patrząc, co robi, powiedzieć, co ty czynisz? Nie zgadzam się z tym, co czynisz. Nie podoba mi się to, co czynisz. To nie jest wygodne, to, co czynisz. Czyż może glina odezwać się do gęcarza w ten sposób? Czy mogę ja, jako człowiek, krytykować Boga za to, co czyni w moim życiu? On wie lepiej. On wie lepiej. I na pewno to, co czyni, jest lepsze dla mnie i dla ciebie. Na pewno. A więc niech ta myśl, że On jest Bogiem i ma nasz los w swoich rękach, powinna uspokajać nas. Powinna nas wyciszać. Ale po trzecie, co z tego fragmentu widzę, bo nie chciałbym na tym się zatrzymać. Po trzecie, jestem absolutnie za tym, aby wołać do Boga o ratunek, bo Biblia o tym mówi. Nie krytykować, nie żądać, nie wylewać żale z powodu tego, co On czyni, ale prosić. Panie, proszę, ratuj. Panie, wyratuj. Czy kiedy Piotr wołał, i myślę tą najszczerszą modlitwą do Boga, Panie, ratuj. Czy Bóg go odtrącił i zganił za to, że woła Panie, ratuj? Nie. Za to go nie zganił. Zganił go za brak wiary. Powinniśmy wołać, Panie, ratuj. I to, co widzę w tym fragmencie, w tym jednym z trzech przykładów otwarcia się nieba i głosu Bożego dla ludzi, widzę to, że niebo nie jest daleko od ziemi. Że niebo nie jest gdzieś w przestworzach daleko wyrzucone, tak, że człowiek nie ma dostępu. Widzę, że niebo i Bóg stoi zaraz obok. Że tylko czeka na odpowiednią sytuację, tak jakby nas przenikał. Tak jakby ziemia jest miejscem, na które Bóg z nieba odpowiada. To, co się dzieje na ziemi, ma związek z tym, jak niebo reaguje. Albo to, co dzieje się na ziemi, ma związek z tym, co dzieje się w niebie. Czyż nie wołamy? Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Kochani, kiedy czytamy objawienie Jana, widzimy, że to, co dzieje się najpierw na niebie, w niebie, u Pana, będzie miało miejsce na ziemi. Więc otwieranie pieczęci, granie na trąbach, dawanie sygnału, to wszystko miało skutek tu na ziemi, będzie mieć skutek tu na ziemi. A więc jeśli modlimy się o naszego pastora seniora, jeśli modlimy się o wszystkich innych chorych, ja chcę wierzyć, że niebo nie jest daleko. Ja chcę wierzyć, że ono jest blisko i że Bóg ma moc uczynić, o co prosimy. Ma moc. Ja chcę wierzyć w takiego Boga, który reaguje, który działa, który widzi, który czyni i będziemy modlić się, aż odpowie, aż odpowie. Będziemy prosić. Kochani, czytamy takie oto słowa. Jeśli kto chce mi służyć,
Niech idzie za mną. Pan Jezus w pewnym momencie swojego życia poszedł do miejsca, które wielu ludzi, którzy uważają się za Jego naśladowców, celowo unika. Kiedy czytamy Mateusza, Ewangelię Mateusza, 3 rozdział, 17 wiersz, czytamy, że poszedł w miejsce, które wielu ludzi by chętnie z Biblii wyrzuciło. Poszedł nad rzekę, nad wodę. I ponieważ mamy dzisiaj taką okoliczność chrztu wodnego, chciałbym przez chwilkę się zatrzymać na tym, że Pan Jezus uczynił coś, na co niebo odpowiedziało. To pierwszy fragment mówił o tym, że Bóg potwierdził swoim głosem z nieba, a więc wtedy, kiedy mówił o swoim dziele, o tym, co ma się stać, potwierdził na oczach ludzi, także na uszach, jeśli można tak powiedzieć, ludzi, potwierdził to z nieba, co ma się stać z Panem Jezusem. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A więc potwierdził dzieło i to, czego nauczał Pan Jezus. Ale w tym momencie, kiedy niebo się otwiera, Bóg Ojciec potwierdza coś innego. Potwierdza to, co Jezus czynił. Tam nie ma zbyt wielu słów. Tam nie ma jakichś wielkich nauk, ale jest jeden czyn, który Bóg Ojciec potwierdził. Przeczytajmy 3 rozdział, 17 wiersz. Albo od 13. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan. Kochani, jeśli chcemy być uczniami Jezusa, jeśli chcemy naśladować Go, jeśli chcemy takimi być, musimy zrozumieć ten werset, który mówi, jeśli kto chce być uczniem, niechaj idzie za mną. Wstępuje w moje ślady, w moje kroki. Ja chcę iść do tego miejsca. Skoro Pan Jezus przyszedł nad Jordan, nad wodę, ja też chcę. Do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu, nie ty. To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Kochani, ja rozumiem dylemat Jana. Kiedy ja myślę o tym, że Pan Jezus przyszedł do tej wody, aby ochrzcić się na znak opamiętania, ponieważ chrzest wodny jest znakiem przyjęcia pokuty. To jest moment, w którym w fizyczny sposób, publiczny sposób udowadniasz, że opamiętałeś się i chcesz należeć do Jezusa. To jest chrzest wodny, jakby stara natura się zatapia, a ty wstajesz do nowego życia. I rozumiem dylemat Jana w tym momencie, jak ten sprawiedliwy, cudowny, nieskazitelny baranek Boży, który przecież przyszedł zgładzić grzechy innych, wchodzi do tej wody, aby dać znak opamiętania. Powiem tak, i Pan Jezus odpowiedział mu na ten dylemat, mówiąc, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. To nie znaczy, że Pan Jezus powiedział tak, Janie, ja chcę właśnie przyjąć chrzest opamiętania. Nie. Powiedział, Janie, ustąp, ponieważ chcę dokonać sprawiedliwości. I tutaj jest bardzo ważny aspekt, ponieważ wielu ludzi myśli, że Jezus był Bogiem i tylko Bogiem. Kochani, Pan Jezus był także człowiekiem. Przyszedł w ciele. I tak wielka batalia w Bożym Słowie w czasach Nowego Testamentu toczyła się z tego powodu, że Jezus przyszedł w ciele. Niektórzy uważali, że był duchem, niektórzy, że jakąś zjawą, ale apostołowie stali na stanowisku, że Jezus przyszedł jako człowiek, mąż, mężczyzna. Kiedy Piotr stanął, i w Dziejach Apostolskich zaczął głosić słowo. Powiedział, słuchajcie, mężowie izraelscy, słów Jezusa Nazareńskiego, mężczyzny, inaczej człowieka, męża, człowieka. Oni tak mocno
wiedzieli, że Pan Jezus był także człowiekiem. I właśnie dlatego, że był człowiekiem, przyszedł nad Jordan, aby dać przykład swoim braciom, swoim naśladowcom, ludziom, innym ludziom. Jako człowiek wchodzi do tej wody. I wiele razy zastanawiałem się, przecież ta woda nie mogła oczyścić baranka Bożego, czystego, bez grzechu. Przecież ta woda stała się bardziej czystsza z powodu tego, że Jezus do niej wszedł. On, który był czysty, nieskazitelny. Ale Pan Jezus czynił to dla przykładu. Jeśli ktoś chce iść za Nim, wejdzie do tej wody, pójdzie za Nim. Jeśli On dał się zanurzyć dla przykładu innych, inni pójdą za Nim. A więc kto chce być naśladowcą moim, niech idzie za mną. I znam mnóstwo przykładów i z pewnością są także pośród nas i ci, którzy właśnie dlatego, że Pan Jezus poszedł do tej wody, dać się ochrzcić i oni chcą pójść, aby wypełniła się Boża wola w ich życiu. Kochani, to wiem, że Jezus uczynił to dla nas. Jeśli mówimy o tym, że Pan Jezus wypowiedział takie słowa, nie gwoli mnie ten głos był słyszalny, ale gwoli was. Więc jeśli Bóg potwierdzał to, co Pan Jezus mówił, więc to potwierdzenie Bóg potwierdzał na oczach ludzi, to, że było gwoli nas to słowo. Czy mamy prawo wierzyć, że całe dzieło Chrystusa było gwoli nas? Nie wiem, co siedząc na tym miejscu myślisz o tym, że Pan Jezus zawisł na krzyżu. Być może masz dylematy w swoim sercu i myślisz, że spotkała Go jakaś kara, że może, tak jak już mówiłem wcześniej, porażka w życiu, w misji. Ja chcę Ci powiedzieć, że to nie On miał powód osobisty, personalny, żeby pójść na krzyż. To myśmy dali Mu ten powód. To my daliśmy Mu wszystkie, absolutnie wszystkie powody, aby On zawisnął na krzyżu. A więc jesteśmy tymi, dla których to się stało. Jeśli mówimy o chrzcie, o tym drugim momencie, kiedy nagle rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wiemy, że Bóg z nieba potwierdził ten czyn na oczach wszystkich ludzi. Jednocześnie dając do zrozumienia wszystkim, że cokolwiek Jezus będzie czynił, jakkolwiek będzie postępował, całe niebo, Bóg Ojciec jest z Nim. Z Nim. A my mamy wstępować w Jego ślady. Kochani, i ten trzeci moment, w którym rozległ się głos z nieba. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Pan bierze za sobą Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Jeśli w pierwszym momencie, kiedy w pierwszej sytuacji, którą rozważaliśmy, Bóg z nieba potwierdzał głosem swoim to dzieło, które miało być, miało się wykonać. Jeśli w drugim przypadku Bóg Ojciec potwierdzał czyny Pana Jezusa na oczach ludzi, to w tym przypadku Bóg Ojciec potwierdza to, kim Pan Jezus jest. To, kim On jest. Nie wiem, czy widzicie to, że Pan Jezus, kiedy się przemienił, nabrał innej postaci. Oto oblicze Jego zajaśniało. Szaty stały się białe. Być może uczniowie zobaczyli to samo, co później Jan gdzieś tam na odosobnieniu zobaczył. Pana uwielbionego.
oczach ogień, szaty białe, oblicze jaśniejące. Być może to zobaczyli. I wtedy rozlega się ten niesamowity głos na uszach, do uszu tylko uczniów tym razem. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Potwierdzenie Boga Ojca, to kim Pan Jezus był i jest. Kochani, kiedy tak rozmyślam, kiedy rozmyślam o tym wydarzeniu, kiedy rozmyślam o tym, jak Bóg potwierdzał krok po kroku w odpowiednich wydarzeniach, podczas odpowiednich sytuacji, potwierdzał na oczach ludzi misję i to nauczanie, to kim Pan Jezus był. Widzę jakby ścieżkę życia chrześcijańskiego. Najpierw musi człowiek uwierzyć, że Jezus jest odkupieniem dla jego nędznego stanu grzechu, który zaprowadzi go do piekła. Najpierw człowiek musi uwierzyć w to, że jest w beznadziei, że tylko Jezus jest odkupieniem i ratunkiem dla twojego życia. Najpierw. Później, chcąc być uczniem, musi uwierzyć w to, co Jezus czynił i wstępować w Jego ślady. Ale to, aby poznać Pana, poznawać Go, zarezerwowane już jest dla Jego uczniów, dla tych naśladowców. Oto każdego dnia, kiedy przychodzimy przed Jego oblicze, czyż nie jest tak, bracia i siostry? Kiedy przychodzimy na odosobnieniu, kiedy przychodzimy i zamykamy za nami drzwi, klękamy na nasze kolana, i kiedy tak rozkoszujemy się Panem, czyż nie pozwala nam On siebie poznać bliżej? Czyż nie widzimy Go wtedy, rozważając Słowo, rozmyślając o Nim? Nasz umysł się odnawia, poznajemy Go jeszcze bardziej? To jest przywilej, bracia i siostry, bo ludzie na zewnątrz, ludzie ze świata, ludzie niewierzący, ateiści, ludzie, którzy nie uznają Boga, nie uznają Pana Jezusa jako Zbawiciela, którzy nigdy nie narodzili się na nowo, nie mają tej szansy. Na ich oczach jest jakby zasłona. Mogą wiedzieć o Bogu wszystko, ale nigdy Go nie poznać. Ale my, którzy uwierzyliśmy, którym Bóg dał łaskę, których odkupił, mamy tą wspaniałą możliwość. I także jeśli siedzisz na tym miejscu i rozmyślasz o tym i w twoim sercu rodzi się pragnienie, chcę poznawać Pana, przede wszystkim uwierz, że Jezus jest odkupieniem dla ciebie, że On jest jedynym ratunkiem na twój stan, że absolutnie nie jesteśmy w stanie sami siebie zbawić. On to uczynił. Po drugie, zechciej wstępować w Jego ślady, rozważać, kim był, co czynił, naśladować Go. Po trzecie, rozkoszować się każdego dnia w swoim życiu i poznawać Go aż do końca życia. Nigdy na tej ziemi nie poznamy Go tak, jak w momencie, kiedy Go zobaczymy. Tak jak tu była śpiewana pieśń, kiedy staniemy przed Jego obliczem i kiedy ujrzymy tą twarz, to oblicze. I kiedy, tak jak powiada apostoł Paweł, my będziemy poznani, ale także i Go poznamy. Na razie nie okazało się jeszcze do tej pory, kim będziemy, ale wówczas, kiedy staniemy przed Jego obliczem. Kim więc jest ten? Kim jest ten, powiadają uczniowie, który nawet burzę jest w stanie uciszyć, któremu nawet morze jest posłuszne? Kim więc jest ten? Kiedy modliłem się i przygotowywałem do tej usługi, tak wyraźnie poczułem takie pragnienie, aby gdzieś tam zakorzenić w waszych sercach to pytanie, kim jest ten? Bo to pytanie skłania do bliższego poznania Go, do nieprzyzwyczajania się na tym poznaniu, które mamy, ale do jeszcze większej relacji z Nim. Kim jest ten? Oby w momencie w twojego życia przyszło na ciebie takie zachwycenie Bogiem, że zadasz pytanie sam sobie, swojej duszy, kim więc jest ten? Kim jest ten, z którym mam codzienną relację? Czy on jest, czy to jest ten? Kim jest ten? A może on jest większy niż myślę? A może on ma większą moc niż sobie jestem w stanie wyobrazić? Kim więc jest ten? Kochani, niech przed naszymi oczami dzisiaj stanie kolejny raz ten wielki, wspaniały Bóg.
Bóg, który wszystko może. Bóg, który absolutnie wszystko wie. Oto Pan Jezus stał się dla nas przykładem. I jestem Bogu za to wdzięczny, że dał nam Jezusa, że dał nam Zbawiciela, w którym absolutnie wszystko mamy. Zbawienie, przykład, życie, wszystko i wszystko. I można by było wymieniać i wymieniać. Jezus jest Panem. Jezus jest moim Panem. Oby także i w Twoim sercu. I o to się modlę. I chciałbym to krótkie rozważanie w ten sposób zakończyć, że Bóg, potwierdzając dzieło swojego Syna, przede wszystkim, ponieważ dzisiaj mówimy o chrzcie, dał nam przykład do naśladowania, aby wykonała się wszelka sprawiedliwość. Niech was wszystkich Bóg błogosławi w dalszej części tego nabożeństwa. Jestem Bogu wdzięczny. Amen. Chciałbym tylko w dwóch słowach może uprzedzić pytania niektórych z was. Pytania, które pewnie nie zadacie, ale może się rodzą w waszym sercu. Mówię tutaj o tych, którzy może są gośćmi, może są po raz pierwszy. Może po raz pierwszy będziecie widzieć chrzest w tej formie. I może pytanie się rodzi, dlaczego taki chrzest, a nie inny? Bo w naszym kraju przyzwyczajeni jesteśmy raczej do chrztu dzieci. Moja odpowiedź jest niezwykle krótka. Bo tak jest biblijnie. Bo tak uczy Biblia. Jeżeli ktoś znajdzie mi przykład, opis chrztu dziecka, to się zastanowimy, ale nie znajdziecie. Ilokrotnie jest mowa o chrzcie wodnym, zawsze Biblia mówi o ludziach w wieku dorosłym. Ale może drugie pytanie będzie, a po co ten chrzest? Co on ma za znaczenie? Co to w ogóle ma za sens? Jeden powód już usłyszeliśmy. To jest naśladownictwo. Skoro Jezus to uczynił, my wstępujemy w Jego ślady. Drugim powodem powiem, że jest posłuszeństwo, bo to jest Jego nakaz. On mówi w swoim słowie wyraźnie, że idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak zapisał to Mateusz. Marek zapisał, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. A więc jest to wyraz naszego posłuszeństwa. Może ktoś ma już w rękach biuletyn. Ja zupełnie nie wiedziałem, jaka będzie okładka. Ale na okładce jest cytat ze słów naszego pastora Michała. I brzmi on tak. Chrzest jest przede wszystkim aktem posłuszeństwa Bożemu nakazowi. Ale czy może chodzić o tak prostą sprawę? Tak, może. Jeśli uświadomimy sobie, jak ważne przed Bogiem jest nasze posłuszeństwo. Nie będę tego rozwijał ze względu na czas. I po trzecie, ja powiem, że ten symbol, o którym tutaj Damian wspominał, że jest to pogrzeb tego naszego starego człowieka, wychodzimy jako nowy człowiek, to jest piękny, wspaniały symbol, ale chcę go oprzeć na pewnym przykładzie, który naprawdę ma nam wiele do powiedzenia. Chodzi mi tutaj o przejście ludu izraelskiego przez Morze Czerwone. I to jest obraz, to jest symbol naszego chrztu. Wiecie, kiedy lud izraelski został wyprowadzony z Egiptu wspaniałymi Bożymi cudami, możemy to odnieść, że to jest obraz nowonarodzenia, zbawienia. Później był fragment wędrówki i przejście przez Morze Czerwone. Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy oni szli i byli jeszcze między Egiptem a Morzem Czerwonym, to oni w każdej chwili mogli zawrócić. Nic nie blokowało im tego. Gdyby oni tam się zbuntowali i zawrócili, mieli drogę powrotną otwartą. Ale kiedy już przeszli przez morze, co jest symbolem chrztu, to już nie było drogi odwrotu. To już nie potrafili przejść z powrotem. I wiecie, i to jest to, co niesie z sobą przesłanie chrztu. To jest tak, jakby oni mówili i ludziom, ale przede wszystkim w tych sferach duchowych. Nie wrócę już. To jest moja decyzja ostateczna. Ja już nie wrócę. To jest coś, do czego mnie Bóg pokierował. Należę do Chrystusa i już więcej nie wrócę. I to jest ten niesamowity aspekt chrztu. I oni za chwilkę wchodząc do wody, tym swoim czynem, oprócz tych poprzednich spraw, deklarują,
już na zawsze z Nim. Przyrzekam, zresztą będą to mówić, przyrzekam na zawsze służyć Jezusowi. Myślę, że w takim króciusieńkim prowadzeniem nikt z was nie będzie się czuł zaniepokojony, co tu będzie się dziać. Drogi nasz Ojcze, tak raz jeszcze chcemy z całego serca Tobie podziękować za Twoją moc, że tych 5 osób mogło zostać wyrwanych mocą Twoją ze swojego grzesznego życia. Panie, dziękujemy Ci, że okazałeś im łaskę, że rozbiłeś wszelkie kajdany grzechu w ich życiu, że dałeś im nowe życie. Dziękujemy Ci teraz, Panie, za ich posłuszeństwo, za ich pragnienie chrztu. I Panie, błogosławimy ich w imieniu Jezusa. Amen. Siostro Lucyno, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Zbawicielem? Tak, wierzę. Czy pragniesz przyjąć z własnej woli chrzest wodny? Tak, pragnę. Czy przyrzekasz Jezusowi wierność do końca swoich dni? Tak, przyrzekam. Na podstawie wyznania Twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę Cię imię Boga Ojca, Syna. Nowe stworzenie, Bracie Bolesławie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Zbawicielem? Tak, wierzę. Czy z własnej woli pragniesz przyjąć chrzest wodny? Tak, pragnę. Czy przyrzekasz wiernie służyć Jezusowi przez całe swoje życie? Tak, przyrzekam. Na podstawie wyznania Twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus Chrystus, Siostra Małgorzato, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Zbawicielem? Tak, wierzę. Czy pragniesz z własnej woli przyjąć chrzest wodny? Tak, pragnę. Czy przyrzekasz wiernie służyć Jezusowi do końca swoich dni? Tak, przyrzekam. Na podstawie wyznania Twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę Cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. On kocha mnie. Bracie Krzysztofie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Zbawicielem? Tak, wierzę. Czy pragniesz z własnej woli przyjąć chrzest wodny? Tak, pragnę. Czy przyrzekasz wiernie służyć Jezusowi do końca swoich dni? Tak, przyrzekam. Na podstawie wyznania Twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój dobry i łaskawy. Siostro Weroniko, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Zbawicielem? Tak, wierzę. Czy pragniesz z własnej woli przyjąć chrzest wodny? Tak, pragnę. Czy przyrzekasz wiernie służyć Jezusowi do końca swoich dni? Tak, przyrzekam. Na podstawie wyznania Twojej wiary i pragnienia chrztu chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest pasterzem. Dziękuję.
Ojcze, jakże jesteśmy szczęśliwi, jakże jesteśmy Ci wdzięczni za tych 5 osób. Dziękujemy Ci, Panie, że oto powołałeś ich do swojego królestwa, że włączasz ich do swojej rodziny. Panie, my ich chcemy błogosławić, Panie, błogosławić każdy dzień przed nimi, błogosławić ich życie, wszystkie okoliczności, z którymi się będą spotykać. Panie, niech Twoje zabezpieczenie, niech Twoja obecność jest nad nimi. Błogosławimy ich w imieniu Jezusa. Amen.